Konfederacja wyrasta na trzecią siłę polityczną w Polsce i rzeczywiście i według tych sondaży wynika, że będzie pełniła ważną rolę. Natomiast wie pan, ja jestem już w Sejmie dosyć długo i to jest formacja na dzień dzisiejszy, do której trudno przewidzieć, jaką podejmie decyzję, dlatego że praktycznie ona się w całości wymieni. No tam wejdzie 30, 40, może 50 parlamentarzystów. No ale kilku zostanie. Grzegorz Braun będzie, zupełnie, Janusz Korwin-Mikke prawdopodobnie będzie. Tak, zupełnie nowych ludzi. Ja generalnie, wie pan, no widzimy, że to jest to formacja konserwatywna, natomiast no, myślę, prorosyjska że, również. Myślę, że jest szereg aspektów programu Konfederacji, które są zbieżne z naszym programem. Natomiast czyli jesteście gotowi rozmawiać z w wielu elementach się różnimy, ale na pewno jest to pole do potencjalnych rozmów po wyborach.